Tak, wiem, że jesteście. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Witajcie na kanale Elę Rynkodzieło. Witam Was, Elżbieta. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, który raz nagrywam ten filmik. Liczcie ze mną. Tak. Dlaczego? Nawet nie pytajcie. Jeden powód był taki, że chciałam się bardzo ładnie wymalować. Jak nakręciłam i zobaczyłam, to tak jakbym dostała od kogoś i było limo, nawet dwa. Także zmazałam ten makijaż. W pewnym wieku im mniej, tym lepiej. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i niestety muszę Was dzisiaj trochę zmartwić, bo nie będzie Joke Journala. No niestety dzisiaj nie będziecie oglądać kolejnych wypełnionych stron, bo co za dużo, to niezdrowo. Przesyt by nastąpił, a ponieważ ja jestem osobą, która lubi żarty i TP, to dzisiaj taki filmik luźniejszy, którego chyba jeszcze nie było. Ale zanim opowiem Wam o tym filmiku, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Otóż słuchajcie. W ostatnim filmiku, tu gdzieś będziecie mieli ten taki odnośnik, w tym ostatnim filmiku była ukryta wiadomość na filmie. I tylko jedna osoba to odczytała. A ja już Wam nieraz mówiłam, warto czytać opisy Uelci, bo czasem są nagrody. Ale tym razem nie dałam w opisie takiej informacji, tylko jest ukryta gdzie indziej. No i Wam podpowiem tylko tyle, że jest na początku filmu. Więc kto jest zainteresowany, co ja takiego ukryłam, jaką wiadomość, to niech szybko szoruje sobie teraz, tu kliknie, tam wróci i popatrzy, co ja miałam na myśli. Czekam na odpowiedzi w komentarzach pod tamtym filmikiem albo pod tym. Ciekawe, ile osób zgadnie. Oczywiście też słuchajcie, no łapki w górę, bo bez łapek w górę to ja już nic nie robię. O co? Pocha strzelę i tyle będzie. A już w ogóle przestanę do Was mówić. A przecież wiem, że lubicie mnie słuchać. I za to Wam bardzo dziękuję. To jest takie miłe. No więc dzisiaj tak. Dzisiaj filmik wyzwaniowy. Dzisiaj filmik, na którym muszę wykonać 4 prawie jednakowe kartki. I chciałabym te 4 kartki zrobić w 4 minuty. No i nie byłoby to w ogóle możliwe, gdybym ja usiadła i zaczęła szukać, dobierać, komponować. Słuchajcie, przygotowałam już. Wszystko jest przygotowane. I popatrzcie, ile elementów musiałam przygotować na zrobienie tych 4 karteczek. I co? Wcale ich nie jest tak mało, prawda? No, trochę ich tam jest. Teraz to wszystko trzeba zebrać razem, skleić. 4 kartki w 4 minuty? Wydaje mi się to niemożliwe. Ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, a ja lubię wyzwania. Więc dzisiaj się tak pobawimy. Może uruchomię sobie drugą komórkę starą, może ona jeszcze tam jakoś działa, albo nastawię sobie taki zwykły zegarek, tik-tak, tik-tak, żeby leciał czas i zobaczymy, ile mi to zajmie. A po drugie, chciałam Wam powiedzieć, że ten kanał
nie powstał po to, żeby się przechwalać. Ten kanał nie powstał po to, żeby pokazywać, co to za cudawianki ja tu robię. Nie, 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 nie. Wcale nie. Zdradzę Wam i nie musicie mi zadawać pytań do Q&A. Nie. Zdradzę Wam. Ten kanał powstał po to, żebym się uczyła, bo muszę się nauczyć montażu, animacji, efektów dźwiękowych, efektów specjalnych, przejść i takich innych trików. Więc wiecie, to wszystko wymaga czasu, cierpliwości, nauki, oglądania innych ludzi, którzy tłumaczą, jak to zrobić. Ja to oglądam, słucham, uczę się i za każdym razem coś nowego wplatam. Może tego nie widzicie, ale na przykład różne przejścia i tak dalej. Dzisiaj będzie animacja. Dzisiaj będzie animacja. Przecież Wy już ją zobaczyliście, ale wcale nie taką, jak chciałam, żeby była, bo zobaczyliście tylko małą animację. A ta animacja ma jeszcze piosenkę i na pewno znacie tę piosenkę, tylko inne słowa, a ja użyłam swoje i z tych słów dowiecie się, dla kogo te kartki będą. Ha! Zaskoczyłam Was, co? Ha! Kakao! No, to teraz co? Zmieniam miejsce posiedzenia. Siadam sobie przy biureczku. O tam, tak, tam, tam, przy moim blaciku. I będę sklejać. Nie wiem, czy to dzisiaj jeszcze zrobię, czy już może jutro, bo dzisiaj taka pogoda do nagrywania. Ale co ja się tam będę? Popatrzcie. Przecież ja mam tutaj profesjonalne studio. Wszystko stoi. Tak, powyciągam jeszcze wszystko. Uuu, ale siwizna. Ulala. Matko Elko. A co? Siwe włosy są w modzie. No dobra, to co? Żegnam się z Wami czule. Zapraszam Was na filmik. I zapraszam Was do oglądania poprzedniego filmu, żebyście znaleźli tą ukrytą informację. Nie zapomnijcie o tych. Piszcie komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze. I chcę Was jeszcze tu więcej. Bawcie się dobrze razem ze mną. Chilloutujcie się. I śpiewajcie, jak ja będę śpiewała. A co? Razem raźniej. Śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale mi o to chodzi, jak co komu wychodzi. Wow. Cztery słonie, wesołe słonie, z trąbą do góry, patrzą się w chmury. Dwa zielone, jeden czerwony, nawet niebieski tu jest. Okej, to teraz tak, rozkładam sobie, żebym miała wszystko i nie musiała niczego szukać, tak? Po kolei to, co jest mi na początku potrzebne, żeby się to wszystko dobrze nam poskładało. Każdą rzecz ułożę sobie na stercie. Wiem, co i jak po kolei. Plan jest. I będziemy działać. Dobra, tu są koperty. To koperty zostawię na koniec, bo koperty mi na teraz nie są potrzebne. Nie wiem, czy mi wystarczy tego kleju. W razie czego, no nie. Słuchajcie, jeszcze przyniosę klej, prawda? Wzięłam, kupiłam ostatnio w Action też takie do smarowania. Nie wiem, czy są dobre. Wyjmę w razie czego. I duża, półlitrowa butla medzika. Ups! No tak, oczywiście, przecież wiem. Mój statyw właśnie, jeden i drugi, tak działają. Czy Wy tu widzicie wszystko? Czy to wszystko widać? Teraz tak, to chyba tu, czy to tu? Gdzież to dać, żebyście widzieli?
Brak karty SIM. Ja wiem, że jest brak karty SIM. Rozjaśnijmy, bo tu nic nie widać. Dajmy zegar i mamy minutnik. I damy na 4, tak? 4 minuty. Nastawiłam. Nastawiłam na 4. Widzicie? Lejku, kochany, tu się wszystko jest. Na 4 minuty nastawione. Przesunę to wszystko tu. Tutaj dam minutnik, żeby było widać. Tu jest koniec. Ok, wszystko gra. No więc. Alleluja i do przodu. To co? Mogę zaczynać chyba, co? Boję się, jak nie wiem co. No ale najwyżej. Skończę po 4 minutach. Wszystko tu mam. Tu mam w razie czego ten klej. Tu mam Magica. I tu mam ten klej. I tu jest. No dobra. To teraz tu włączyć jeszcze tylko ten. Patrzę się, czy się nagrywa. Nagrywa. Nie będzie trzymało. Się nie wierzę temu klejowi, widzicie? No nie wierzę. Wiedziałam, że słabym ogniwem będzie klej. Sorry, przepraszam Was, ale no niestety, ale ten klej, który wzięłam sobie, jak widzicie, jest do kitu. Więc także jak widzicie, niestety zdarzają się takie smaczki. Teraz się patrzy, że to się trzyma, więc może ten klej nie jest aż taki zły. Ale mam mój, patrzę się, czy mi będzie leciał, bo wiecie, leci, dobra. Więc jeszcze raz, nastawiamy, ale nie dajemy 4, ile odejmiemy sobie? 3, 40, 3. Też nie. 3,45 sekund, tak? No widzicie? Przepraszam Was, miał być challenge, robię to pierwszy raz, ale dobra, to jedziemy. Tamto dokleję. Tamto dokleję, bo nie chcę też używać taśmy, bo wiecie, jak to z taśmą bywa. Najważniejsze, żeby mi się tutaj kleiły wszystkie. Te środki właśnie może mogę tym klejem rozsmarować, a boki tylko posmaruję sobie tym ładnym. O, widzicie? A może to tak? Czekajcie, tu środeczek ładnie, żeby się nam przykleiło. Ok, bo on jest taki gruby, że nie wchodzi mi na te boki. Boję się, że po prostu nie dokleję boków nim, bo tamten będę musiała dokleić. Ok, może coś takiego. Leci mecz. No wiadomo, będziemy śpiewać chyba nic się nie stało. Kochani, nic się nie stało. Ja też sobie będę śpiewała nic się nie stało. Weźmy drugą stronę. Nie wzięłam sobie kości. Nie wzięłam sobie kości. Ha. Ale to nic, poradzę sobie linijką.
jeszcze i tak jak wyschnie, to się, widzę, wchłania. Okej, to jeszcze jedna. Nie wiem, jak te kartki wyjdą. Mam nadzieję, że wyjdą. Ale co będzie, to będzie. Okej. I ja myślę, że nie zdążę w te 4 minuty, chociaż się spinam, jak widzicie, ale na pewno nie zdążę. To się nie da tak. Więc zobaczymy. Chociaż może potem już pójdzie mi łatwiej. Miejmy nadzieję. Nie będę nawet zaglądała, ile mi zostało. Nie będę. Kleimy. Nie ma tego dużo. Może dam radę. Okej. Teraz to. Chyba trzeba będzie podklejać te. Jakoś tak nie wierzę, że ten klej z Akszona będzie dobrze trzymał. Tu mi nie wyszło. Ażurek. No, wychodź ażurek. No, wychodź, bo nie mam czasu. Okej. Przynajmniej staram się, żeby to było równo. Wiecie. Dobra. Kolejne. Jestem cała zmęczona. Spocona. Zdenerwowana. To nic, no. Nie zdążę w 4 minuty. To zobaczymy, ile minut mi trzeba będzie doliczyć. Tak. Tych boczków nie przyklejam, bo właśnie chcę, żeby one tak trochę, wiecie, odstawały, żeby to nie było takie całkiem płaskie. Więc naklejam tylko tutaj tą główną bazę. Dobra. Okej, to to mamy. Powinnam mieć... Ha! No i zobaczcie. 4 minuty, a ja zrobiłam tylko... No to co? To teraz po prostu usuńmy to. I co? I sobie pojedziemy i zobaczymy, ile mi zajmie dokończenie, ok? No i doliczymy do tych 4 minut. Nie ma co kombinować. To na razie poprzyklejam najpierw to, bo widzicie, to wcale nie jest takie proste. 4 minuty to naprawdę jest bardzo mało czasu. I... oglądałam challenge, jak robią 10 minut i 10 kartek. I tak patrzyłam się, czy faktycznie to się da bez oszukiwania. Wydaje mi się, że nie. Ale może. Chociaż dla mnie to naprawdę jest niemożliwe. Bo widzicie, robi się to byle jak i nie jest to dokładne. Więc może lepiej robić taki challenge, że robię 4 karteczki i sprawdzamy ze stoperem, ile nam to zajmie minut. Oczywiście nie robię tego powolutku, no ale też staram się, żeby to było jak najbardziej dokładne, ale jak najbardziej szybkie. Bo w końcu to jest wyzwanie, prawda? Rano siedziałam i dobierałam, jak poukładać. Powiedziałam, że nie mogą być bardzo odstające, raczej płaskie. Wszystkie powinny być podobne. Raczej, więc różnią się tylko tymi elementami, które właśnie teraz doklejam. I
Tak, dobierałam, układałam, wyciągnęłam wszystkie papiery, bloczki i wybrałam właśnie te. Jak widzicie, już wszystko jest powycinane, dopasowane, więc już wiem co, gdzie. Tekturki, które miałam z wyrazem dziękuję, wyembosowałam czarnym proszkiem i do tych słoników dokleiłam kokardki. Zobaczcie, patrzę się, zerkam na zegarek i tam już jest 2 minuty i 44, no prawie już 3 minuty, a ja jestem w lesie, widzicie? Więc nie wierzę w te challenge, że w 10 minut da się zrobić 10 kartek. Może i się da, ale z takich dwóch elementów, co ja nakleiłam, czarny i ten biały. A gdzie reszta? Może za trudny challenge sobie wybrałam, może za dużo elementów. Ale jak Wam się taki filmik spodoba, to będziemy sobie robić takie filmiki. Będziemy na przykład losować, co mam wybrać. I z tych elementów, które wybiorę, będę musiała stworzyć na przykład kartkę. Albo powrzucam wszystko do wora. I tak jak w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, zgadujemy, co jest w worku, wyciągając dane przedmioty, tak ja będę musiała z tych przedmiotów stworzyć karteczkę. I zobaczcie, mamy 4 minuty właśnie teraz. I ja przykleiłam znowu kolejne 2 elementy do każdej, więc w 8 minut mam niepełne kartki. No ale jesteśmy już coraz bliżej. Teraz została nam tekturka, ta z napisem właśnie zembosowanym. I ją tutaj przykleimy, bo ona tak ją sobie wyobraziłam. Ale widzicie teraz. Ale nie przygotowałam sobie jednej rzeczy. Nie przygotowałam sobie jednej rzeczy. No i teraz będę biegać. Nawet nie wiem, gdzie mam nożyczki. Czy ktoś widział, gdzie mam nożyczki? No to już widzicie to tym moim challenge'u. Czego nie zrobiłam? Nie zrobiłam sobie tekturek, bo one tu mi będą odstawały. I no skopałam. Muszę takie dwie warstwy skleić z sobą. Mogłam tam piankę, a mam piankę, ale ta pianka jest taka do dupy, powiem Wam. No nic, działamy. Jakoś może mi się uda. Gdzieś pincetę wzięłam. Ja bym wiedziała, że będzie mi potrzebna. O, właśnie tu. Widzicie? O, i tu muszę o, podkleić. Więc teraz podklejam, a tu już jak mam. Co mi się tutaj, jaka pora snu? Ja nie chcę jeszcze spać. Ja nie mogę spać. Czy mi się to naklei na bedżika? Czy to się będzie trzymać? Zobaczcie. Tak ma wyglądać docelowo kartka. Dobra, jedna jest. Obracam teraz sobie te tekturki. Tu i tu, bo tutaj muszę ponaklejać właśnie te wystające. Raz, dwa, widzicie? Nie to wszystko przygotowałam, a zapomniałam, że to będzie odstawać. Kurczę, to nic. Już i tak challenge nie wyjdzie, więc co tam się będzie? Jakimiś kilkoma sekundami. Dobra, to mam. I to będzie musiało fajnie wyschnie do rana, bo muszę Wam powiedzieć, że to już jest wieczór. Dobry wieczór.
A ponieważ kończę już powolutku robić te kartki, więc jest druga zwrotka tej piosenki. A sobie położę tu słowa, a co tam? I co? Śpiewacie ze mną? Cztery kartki, przepiękne kartki dla nauczycieli jako podarki, eleganckie z ażurami i nawet kwiatki tam są. Ha! Widzicie? Ale sobie wymyśliłam. Więc pośpiewajmy sobie jeszcze raz o tych słonikach. Cztery słonie zielone. Wcale nie zielone, ja nie mam zielonych. Cztery słonie, wesołe słonie, trąbą do góry, patrzą się w chmury. Dwa zielone, jeden czerwony, nawet niebieski tu jest. Okej, dwie kartki mamy gotowe. Powolutku, powolutku zbliżamy się do końca. 8 minut minęło i dwa razy po 4, nie, raz 4, raz 4, dobrze mówię? Słuchajcie, żebym nie oszukała. 8, 4 minuty, gdzie dokleiłam te pierwsze te i teraz już mam 8, ale ja popatrzę w nagraniu, żebym was nie oszukała i napiszę, ile mi to zajęło. O matko jedyna, ten challenge to w 10 minut bym się nie wyrobiła chyba, a co dopiero w 4. Nie, 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 nie wierzę w te challenge, które im wychodzą, ale mi wyszły za to kartki, fajne kartki. Jestem zadowolona, dobrze to wymyśliłam, prawda? Jak już się skończy czas, to wam pokażę ładnie, jak to wygląda. Teraz jeszcze wszystkie te elementy muszą się... Koniec. 9 minut 18 sekund. Bo skończyłam. Wszystko jest przyklejone. Wszystko. Wiadomo, że nie ma jeszcze do środka karteczek. I zobaczcie tutaj. Tutaj mi się nie wydłubały. No właśnie. I teraz nie wiem, czy ja je wezmę. Widzicie? Tu mi się nie wydłubały elementy ażurkowe. Powinny wyjść. O, to już jest poza czasem. Ale kurka wodna. Nie zauważyłam. Udało się. Udało się. No więc sprawdzę. I to jest tak. 9 minut. 9 minut i 4 to jest 13 minut. I nie wiem, czy powinnam jeszcze 4 minuty dodawać, czy nie. Czyli albo 13 minut, albo 17 minut zajęło mi zrobienie 4 kartek z elementów gotowych. Moi drodzy, z gotowych elementów, więc wy mi powiedzcie, gdzie jest ten challenge, który mówi, że w 10 minut da się zrobić 10 kartek. A w życiu ja nie daję rady. A byle jak, też nie ma co robić, ale... Powiem wam, że chyba wcale nie wyszły tak źle. Zrobię wam foteczkę i wrzucę wam. Trzymajcie się i napiszcie mi koniecznie, czy taka zabawa wam się podoba. Ja się świetnie bawiłam, a przy okazji pośmiałam się trochę sama z siebie. Pa, pa!